przed nami widzicie taki bardzo znany sklep ze słodkościami. Oni tutaj mają przepiękne dekoracje. Obojętnie jaka jest okazja, czy to jest Wielkanoc, czy to jest Boże Narodzenie, czy są walentynki. Oni pięknie ten sklep dekorują. A teraz świeci słońce, nie widzicie tego oświetlenia, ale naprawdę pięknie jest ten sklep, zawsze udekorowany i mają doskonałej jakości słodycze. Zaraz wejdę do środka i pokażę wam, co oni tutaj mają. Elma? No oczywiście wszystko jest z tureckim przepychem. Są takie zestawy na prezent, pięknie zapakowane, na tacach, ukwiecone, proszę zobaczyć, różnego rodzaju praliny, żelki, w środku są na przykład orzechy, migdały, to wszystko jest w lukrze albo w czekoladzie. Przepiękne. No szczerze mówiąc, sama bym chciała dostać takie słodkości na prezent. Tutaj chałwa. Şurada asansör vardı galiba. Czekoladowe wyroby. Tutaj macie różnego rodzaju czekoladę na wagę z orzechami, z migdałami, pistacje. A tutaj lokum. Lokum, czyli to jest takie, to są takie słodkości, powiedziałabym, że to jest jak żelatyna, galaretki. Galaretki obtaczane w cukrze albo orzechach, pistacjach, migdałach. Bardzo słodkie. Ja jedną sztukę spróbuję i praktycznie mi to wystarcza. Kokosie. Oczywiście cenę widzicie za kilogram. Pamiętajcie, że jak chcecie sobie to na złotówki przeliczyć, musicie dzielić powiedzmy na pół. W tej galaretce również zatopione są orzechy, pistacje. Tutaj takie zestawy na prezent. No ja jak jestem w Turcji, to zawsze kupuję swoim dzieciom, rodzicom, siostrze właśnie takie zestawy, żeby sobie spróbowali z różnego rodzaju lokum. Ja bardzo lubię tutaj te, które widzicie, po prostu jest przepyszne. Obtaczany w pistacjach. A w środku jest taka masa czekoladowa również z pistacjami. Mm.
No oczywiście wszędzie musi być portret Ataturka. Tutaj mamy owoce kandyzowane. Tu widzicie tradycyjne tureckie bajlagi z sezamem. Pyszne i chrupiące. Praktycznie na każdym kroku możecie je spotkać. Jest to tak zwany smit. Teraz kierujemy się w stronę portu Kadikoy. Stąd odchodzą promy i można dostać się na drugą stronę, na część europejską. Kajan jeszcze będąc w Stambule, no codziennie do pracy właśnie dojeżdżał tym promem. Oczywiście pokażemy wam to bliżej, bo idziemy właśnie w tamtą stronę. Moi drodzy, jest czerwone światło, my grzecznie czekamy sobie, żeby przejść. No ale niestety, ludzie, jak wam powiedziałam, nie czekają, samochody też nie stoją, po prostu wszyscy robią, co im się żywnie podoba, nie zważając na to, jakie jest światło między samochodami, gdzieś tam sobie przebiegają. Jest to bardzo niebezpieczne. No i teraz tak, nie wiemy, jakie mamy światło, zobaczcie, ludzie idą, nie wiadomo gdzie on, czerwone oczywiście jest, ale ludzie sobie idą. To jest właśnie ten słynny ruch uliczny, o którym wam wielokrotnie wspominałam. I na pewno żeście słyszeli, nieważne jakie światło, motor jedzie, auto jedzie, ludzie między samochodami. Strach się bać, kochani. Pytałam się teraz Kajana. Ten prom odjeżdża co 20 minut. Słuchajcie, też idziemy, pomimo że mamy zielone, zobaczcie, gdzie auto stoi, na pasach. Więc my staramy się tutaj kluczyć pomiędzy tymi autami. No udało nam się jakoś bezpiecznie przejść na drugą stronę. No i kochani, dotarliśmy do tego portu Kadikoy. Tutaj po prawej stronie widzicie stary dworzec kolejowy, ale już w tej chwili on nie funkcjonuje, ale ze względu na to, że jest zabytkiem, oczywiście pozostawiono go. Na wprost, moi kochani, tak jak stoimy, widzimy Hagia Sofia i po lewej stronie błękitny meczet. Postaram się wam to troszkę przybliżyć. No i tak jak powiedziałam, mieszkańcy z azjatyckiej strony na europejską mogą właśnie dostać się takimi promami, które odpływają co 20 minut. Wie viel Minuten bist du? 20 minut. Około 20-25 minut trwa taka przeprawa na drugą stronę. Oczywiście są też inne możliwości, może na przykład autem. Ale pod Bosforem jest przecież nowy tunel, nie ma problemu, jest również most, ale również takim właśnie promem możecie się przemieścić. Was kosztuje ticket? Prom? Pytałam Kajana, ile kosztuje bilet, ale nie mówi, że nie ma pojęcia, no to nic, tam podejdziemy, zobaczymy. Możecie również na drugą stronę dostać się metrem. Tutaj jest taki znak, że to jest metro. Schodzi się i to jest właśnie przy porcie, więc albo macie do dyspozycji taki prom, albo po drugiej stronie zejście do metra i również na stronę europejską możecie się bez problemu dostać. Tak nam się zachciało teraz spontanicznie, w sumie nie planowaliśmy, ale co tam. Spontanicznie popłynąć sobie do ciśniny Bosfor.
Tylko musi Kajan kupić. Okej, Kajan musi kupić dwa bilety. Zaraz odpływamy, więc szybko, szybko, całkiem spontanicznie. Tutaj nakręciłam film i Kajan pyta: płyniemy? Płyniemy! Co mamy do stracenia? Zobaczymy przy okazji, ile kosztują takie bilety. No, oczywiście przed nami widzimy takie stanowisko ze Smithami, tymi chrupiącymi obważonkami, tak możemy powiedzieć. No, czekają specjalnie, słuchajcie, na nas, żeby Kajan kupił bilet i żebyśmy mogli wsiąść i popłynąć. Tylko gdzież on jest? Chyba troszkę ludzi. Słuchajcie, Kajan biegnie z biletami. Okej, idziemy. Udało się zdążyć. Oj! Kajan, was hast du bezahlt? Nie zapłaciłeś? 2,50 euro. Jak? 2,50 euro. 2,50 euro, aber für zwei Personen, ein Personen? Eine Seite oder zwei Seite? Das ist ein Rauf, eineinhalb Stunden. Komm, wir wissen. Aha, das. No więc dopytałam się Kajana, bo nie bardzo to zrozumiałam, więc tak, wypływamy z Kadikoy i będziemy płynąć teraz w stronę Cieśniny Bosfor i ta podróż trwa, ten rejs, 1,5 godziny, troszkę po Cieśninie Bosfor i wrócimy tutaj z powrotem do Kadikoy. Za jedną osobę, za taki rejs 1,5 godziny, Kajan zapłacił 2,50 euro. No czyli przypuśćmy, że 12 zł. Więc jeszcze raz startujemy z Kadikoy, płyniemy w stronę Cieśniny Bosfor, tam będziemy krótki rejs odbywać i wracamy. Słuchajcie, tak na wariata wszystko robimy, ale jak urlop to urlop. No i startujemy. Tutaj steward już tradycyjnie roznosi herbatkę dla chętnych, soczek, coś do jedzonka. No, oczywiście trzeba zapłacić sobie za to. No ale serwis full. Słuchajcie, jej jest strasznie. No ale jak to na morzu? Jak to na wodzie? Musi wiać. Tam w oddali widzicie już europejską część Stambułu. The tower radio on a small island located on Samothrace on the entrance to the Marmara Sea. The island first was a few years in the Byzantine period. Przed nami widzicie pierwszy most na Cieśninie Bosfor. Przed nami widzicie pałac, w którym umarł ojciec Turków, Atatürk.